Kosko. W języku peruńskich Indian Kichua słowo to oznacza pępek. Tak właśnie nazwano stolicę państwa Inków. Metropolię 10-milionowego imperium, leżącą w samym centrum świętej inkaskiej Doliny Słońca. U bram miasta do dziś wznoszą się ruiny twierdzy Sacsayhuaman, sokolego gniazda, największej warowni i arsenału dawnego mocarstwa. Dobiegało końca 4. stulecie istnienia imperium. Zbliżał się czas upadku. Już w kilka miesięcy przed najazdem Hiszpanów na niebie kraju Inków pojawiały się czerwone komety, w strasznych trzęsieniach ziemia otwierała swe wnętrzności. Widziano księżyc okolony potrójnym pierścieniem. Kapłani zapowiadali czas nieszczęść i sądu Bożego. Modły trwały do ostatniej chwili. Wokół falicznego głazu, w kręgu świątyni Kenko, na kamiennych ławach zasiadali kapłani i arystokraci, by błagać bóstwo o odwrócenie zagłady. Tu w czas pokoju odbywały się obrzędy inicjacji dojrzewających młodzieńców. W czasie wojny czyniono krwawe ofiary. W momentach największego niebezpieczeństwa, w rytualnej kaźni, bóstwu poświęcano ludzi. Ofiarę sprowadzano do świętej wieczary. Ze złoconego ofiarnego stołu spływała krew. Z wysokości swego tronu główny kapłan Kusko doglądał ceremonii. Poćwiartowane zwłoki wywlekano z pieczary, by złożyć u stóp świętego falicznego głazu. Pierwszy kapłan królestwa intonował modlitwę. Pan wieczny, znak zmysłowy świata i jego wiecznie trwająca praprzyczyna, władca i sztandar. On jest słońcem słońca, on jest stwórcą świata. O słońce, obecne jesteś w pokoju i czasie bezpiecznym. Świeć nam, chroń nas przed chorobą.